Dzień dobry, serdecznie witam. Założyłem trackera na balkonie, 400 W w piku. Założyłem go po to, żeby sprawdzić, jak wygląda produkcja energii elektrycznej na balkonie w blokach, które macie ustawione w kierunku wschód-zachód. W przypadku kierunku na południe to jest dużo łatwiejsza sprawa do sprawdzenia. Jeżeli mamy kierunek północny, to też dużo łatwiej, bo wiemy, że mamy bardzo źle, ale interesowało mnie wschód-zachód. Jeżeli mamy dach, na przykład tutaj u mnie jest dach w kierunku wschodnim, ale on jest pod kątem, zważywszy, że tu ten dach jakby bloku domu jest, nie ma tego budynku z tej strony, tylko dach idzie do góry, to wtedy słońce oświetla te panele przez dość długi okres czasu. W przypadku balkonów mamy mocne ograniczenie dachem, słońce po prostu jest zasłonięte, dopóki nie przejdzie jakby na zachodnią część nieba. To jest bardzo istotne. Pokażę Wam, jak to wygląda u mnie w tym miejscu na balkonie. Zobaczcie proszę, godzina 14, słońce jeszcze jest zasłonięte. Dopiero o godzinie 15 słońce zaczyna dochodzić do części balkonowej. Także wcześniej tutaj te panele fotowoltaiczne umieszczone na barierce są zacienione. Dopiero od godziny 15 słońce dociera. Zaraz przejdziemy bardziej w prawą stronę. I 17, 18, aż do zachodu słońca mamy oświetloną tę część. I do 20 godziny, no 20, bo tu zaczynam zasłaniać się nisko nad horyzontem słońce budynki sąsiadów. Czyli zobaczcie, od 15 godziny tak naprawdę tutaj mam słońce. Dla porównania pokażę Wam, jak to wygląda na moim dachu skierowanym na południe. W tym samym dniu od 7 rano już słońce jakby oświetla południową część dachu i jest widoczny dla tych paneli po południowej stronie aż do godziny 20. No tutaj komin zasłania 19 godzina. Jeżeli tutaj byśmy mieli panele fotowoltaiczne, to one przez cały dzień, przez 12 godzin widziałyby słońce. Jeżeli tutaj stosowałbym trackera, no to on by bardzo, bardzo mógł optymalnie wykorzystać tą energię słoneczną i produkcja z trackera byłaby większa o 30 do 40% trackera balkonowego. Ale to jest strona południowa. Strona zachodnia, jak widzicie, dopiero od 15 i to już coraz słabsze słońce schodzące do zachodowi jest oświetlane. I zauważcie, że mamy teraz początek lipca, bo to było nagrywane 13 lipca, czyli jeszcze mamy bardzo długi dzień do 20:37, ale jeżeli będziemy mieli wrzesień, to już zachód słońca nastąpi o godzinie 19 i potem będziemy mieli o godzinie nawet 16 w zimie, także tej energii słonecznej będzie bardzo, bardzo mało. Ja to oczywiście wszystko policzyłem, ale też zrobiłem eksperymenty. Tutaj widzicie 5 lipca, kiedy tracker był uruchomiony, czyli pracował, znaczy tracker był ustawiony pionowo do góry pod kątem bodajże 80 stopni, bardzo mocno widział niebo. Tracker na balkonie od strony zachodniej. Do godziny 15 tej energii było bardzo mało. To są waty 400 watów w piku panelu. Słońce wyszło za dachu. Mamy ogromny wzrost energii, ale już o godzinie 18 znowu było bardzo mało energii słonecznej i wtedy ja opuściłem trackera tak, że patrzył na słońce pod kątem około 70 stopni, czyli nie był pionowo przykręcony do barierki, ale pod kątem 70 stopni. Zobaczcie, gdyby ten tracker funkcjonował i cały czas śledził słońce, to mielibyśmy mniej więcej taki wykres i tutaj już by nastąpiło całkowite zaciemnienie. 1,55 kWh z 400 W piku to jest 3,8 kWh do KWP. Niedużo. Porównajmy proszę teraz te dwa wykresy, 8 lipca i 9 lipca. Tutaj
panel był ustawiony pod kątem 90 stopni, czyli dokładnie był tak jakby przykręcony do barierki, tak jakbyście wszyscy wy mieli założone panele, jeżeli byście chcieli je założyć po stronie zachodniej swojego domu albo wschodniej, bo tak naprawdę nie ma różnicy, z wyjątkiem przesunięcia tego wykresu w lewo lub w prawo, bo inaczej lustrzane odbicie wtedy następuje. Jeżeli macie po stronie wschodniej, po stronie zachodniej, widzicie, jak to wygląda. Nieruchomy tracker, nieruchomy panel. I tutaj mamy następny dzień, gdzie kazałem śledzić już słońce. Uruchomiłem tracker, żeby śledził słońce. 9 lipca. I pogoda nie była idealnie porównywalna, ponieważ miałem dość mocne... Były chmury. Pojawiały się chmury co pewien czas i zasłaniały mi słońce. Dlatego tutaj jest produkcja większa, 1,65, a tutaj 1,57 kWh. Ale chodzi o sam wykres. No niestety nie mogłem się tym panelem, trackerem zbyt długo bawić. W związku z tym korzystałem z takiej pogody, jaka była. A na Podkarpaciu niestety pogoda jest paskudna w tym roku. I zobaczcie, tak jak tu i tu mamy początek w tym samym momencie. Tutaj no, początek był i naszły chmury, dlatego jest lekkie opóźnienie. I od godziny 18 następuje mocny spadek. Tutaj mamy w tym momencie 18. Ale też już jakby ten spadek następował. No była gorsza pogoda, gorsze słońce, słabiej świecące. I ta produkcja dzięki trackerowi może byłaby lepsza o 10%. O 10% niż bez trackeru. Tutaj tą różnicę widzimy i ja ją każdego dnia widziałem. I dlatego pozwoliłem sobie zrobić taką symulację w Excelu. Ta symulacja... Pokazywałem wam w wcześniejszym filmie, jak ją robiłem, jak ją tworzyłem, ale ją udoskonaliłem. W tym momencie wyrzuciłem wszystkie dane, które są do godziny 14. Dopiero od godziny 14 sumowałem produkcję energii słonecznej, ponieważ pamiętacie, że do 14 panel jest zasłonięty przez dach, nie widzi słońca. I tutaj mamy kąty, pod jakim jest panele na balkonie od strony zachodniej, czyli 0 położone płasko, 90 stopni pod kątem prostym, czyli przykręcone bezpośrednio do barierki balkonowej. Produkcja roczna w kilowatogodzinach, a że symulacja jest robiona dla 1 kW w piku, to macie też KWH do KWP. Czyli dla panelu położonego płasko 128 KWH do KWP tylko. Potem to nam rośnie do 260 dla kątu 60 stopni, 70 stopni też jest, czyli mamy 260 kWh energii rocznie wyprodukowanej przez panel fotowoltaiczny o mocy 1 kW w piku. Na balkonie nie macie takiej możliwości, nie umieścicie takiej mocy paneli na normalnym balkonie w bloku. Myślę, że będziecie mieli połowę tej wartości maksymalnie, czyli około 160 kWh energii elektrycznej, czyli bardzo mało. No i potem znowu nam maleje do 241. Jeżeli skorzystamy z trackera i będziemy szukać optymalnej energii, czyli będę miał zawsze maksymalną energię w danym dniu. Ja się teraz przesunę do jakichś takich danych. O. Na przykład tutaj, tu jest wrzesień. A to może się przesuńmy troszkę bardziej do góry. 12 lipca, czyli te dane, które znamy. I teraz zobaczcie, tak wygląda produkcja dla danych kątów z kierunku, jeżeli byśmy całe niebo widzieli, ale panel byłby skierowany w kierunku zachodnim, a tylko ten wycinek produkcji jest, jeżeli panel tak faktycznie jest zasłonięty niestety przez budynek i dopiero słońce widzi od godziny 14, od 15. No jak widzicie, tutaj mam wypisane maksymalne poziomy energii w danym momencie, czyli tutaj o godzinie 18:147, czyli mamy kąt 80 stopni, 183 to jest kąt 60 stopni i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby te energie, które uzyskałby tracker. I zobaczcie, dzięki trackerowi uzyskałbym 268 kWh energii rocznie. To mi daje tracker na balkonowy
dla balkonu skierowanego na zachód, a bez trackera uzyskuje 260 kWh energii rocznie. Jeżeli uda mi się panele ustawić pod kątem 60-70 stopni, jeżeli będą pod kątem 80 stopni, to 254 kWh energii, a jeżeli będą przyczepione do barierki, stanowiły pełną barierkę, to 241. Różnica między stałym panelem przykręconym do barierki a trackerem jest bardzo, bardzo mała. I widać, że w tym przypadku, jeżeli mamy balkony skierowane na wschód lub na zachód, na pewno nie opłaca się stosować trackera. I też widzimy, że uzysk energii, jaką uzyskamy w bloku, jest bardzo, bardzo mały. Jeżeli byśmy mieli te same panele na balkonie skierowanym na południe, plus minus 20 stopni, to tutaj mielibyśmy 1000 kWh. 1000, a mamy 260. 4 razy mniej energii uzyskujemy z paneli balkonowych skierowanych na wschód lub na zachód. Jeżeli mamy północną stronę, to będziemy mieli jeszcze dużo, dużo gorzej, ale to jest oczywista oczywistość i o tym szkoda mówić. Mam nadzieję, że Was bardzo nie zanudziłem tym wszystkim. Starałem się nie pokazywać tego wszystkiego tak dokładnie. Mam bardzo dużo danych, które tutaj udało mi się pozbyć. To są same zdjęcia, ale no nie będę tego pokazywał, ponieważ to są rzeczy w miarę oczywiste. Tak wyglądała produkcja z tych kilku dni i z tego panelu o mocy 400 watopików. Widzicie, w sumie udało mi się 7,15 kWh, co stanowi 17 kWh do kWp z 5 dni. Czyli wynik nie jest taki zły, ale pamiętajcie, że to jest lipiec, czyli najlepsze momenty dla fotowoltaiki. No pogoda nie była ładna. Zobaczcie, tutaj są te panele. Tutaj był tracker włączony, potem wyłączyłem tracker, eksperymentowałem ze stałymi kątami, niekoniecznie 90 stopni i znowu ponownie w sobotę był stały kąt 90 stopni, a w niedzielę tracker chodził, ale pogoda była gorsza. I mimo tej gorszej pogody w niedzielę udało się troszkę tyle samo uzyskać energii mniej więcej co w sobotę przy stałym panelu. I proszę jeszcze raz pamiętajcie, jeżeli mamy balkon w kierunku na południe, to wtedy sytuacja jest diametralnie inna i mamy dużo więcej energii słonecznej, 4 razy więcej niż tu, co pokazywałem Wam dla balkonów po stronie zachodniej. Jeżeli mamy dach pod kątem 40 stopni wschód-zachód, też jest sytuacja inna, ponieważ ten dach nie cieniuje nam aż tak bardzo jak budynek pod kątem prostym będącym za panelem. To są całkiem różne rzeczy, proszę tego nie mylić. Ten film poświęcony jest fotowoltaice balkonowej, gdzie mamy z tyłu za panelem pionową ścianę bloku. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.